Siemanko, witam serdecznie na kanale BezAwaryjnie. Dziś sprawdzimy sobie test uszczelki pod głowicą za pomocą dedykowanego zestawu. Sprawdzimy, czy uszczelka jest cała, czy głowica jest cała w naszym punciaku. Także zapraszam do oglądania. Do tego testu posłuży nam taki oto tester kupiony na Allegro. Jest to płyn reakcyjny CO2, taka prosta rurka i korek. Wystarczy to włożyć do zbiorniczka płynu chłodniczego. Wlewamy ten oto płyn i jeżeli płyn zmieni kolor na zielony albo na żółty, to znaczy, że uszczelka lub głowica jest walnięta. Płyn działa reakcyjnie z dwutlenkiem węgla, dlatego jeżeli w układzie będą spaliny, to płyn zmieni kolor. Cóż, przechodzimy do naszego testu. Jestem ciekawy, co w naszym puncie drzemie, czy silnik jest w dobrej kondycji, czy nie. Gdzie mamy tutaj? Tutaj mamy zbiornik wyrównawczy. Może być ciśnienie, bo myśmy jeździli przed chwilą autem. Nie, nie będzie. Nie będzie? Tylko strzelić. Uwaga! Ale to tam musisz trzymać całą dłonią, żeby nie pierdykło ci w oczy. Jak będzie ciśnienie? No troszkę będzie. 5 minutes later. To dawaj to szybciej. To jebnie. Nie szkodź. Kurwa, nic nie jebnie. Dobra, jest ok. Poszło, coś takiego. Dobra, sprawdźmy tutaj, czy w ogóle jest jakiś... Nie ma tutaj osadu, bo czasami płyn miesza się z olejem. Także... Kilka lat temu robiona uszczelka. Dobra, dawaj tą naszą gumę. Tylko coś tam mówili, żeby wlewać to chyba wcześniej. Coś pisano w instrukcji, to co, wlejemy teraz? Nie wcześniej, na później. Tutaj teraz wlewać? Tak. Daj to mocno tutaj wepchnij. I wstrzeli? No ale... Co masz strzelić? Kurde, jest to zarobista guma. No tak, to jest taki kurde walec, nie? Stożek bardziej. Siedzi, dobra, fajnie. No, powinno starczyć tego płynu na 20 testów, to jest fajna opcja. 20, czyli ile tam w instrukcji było 2 ml. Uwaga i wlewamy. Tak wlewamy, tak, żeby tutaj ten banan był zalany tylko i wyłącznie, ten na dole. To. O, tyle? Chyba tyle, nie? Tyle, troszkę za dużo wlałeś, ale dobra. Chyba nic się nie stanie. Nic się nie stanie. Teraz odpalamy silnik. No, trochę przygazuj tam. Gazu mu. Dobrze. To są prawdziwe testy. Dobrze. Sprawdź, jest żółty. Kurde, nic się nie stało? Żartowałem. Cały czas niebieski, więc chyba silnik jest w dobrej kondycji. Napisał, żeby poczekać jeszcze. Czeka instrukcja, tutaj mówi mi. No, ile trzeba czekać? Ta instrukcja taka, że prawie nieczytelna. Pozostaw silnik na biegu jałowym. Obserwuj zachowanie płynu reakcyjnego. Nie, tu nie pisze ile minut. Dobra, czyli jałowym. Nie trzeba było gazować, tak, ale dobra. No mamy tutaj nagrany sposób użycia. W ciągu kilku minut, jak się zmieni kolor, ale... Nie wiem, no na razie nic nie zapowiada. Nic nie zmienia. Ja się przygazuję. Przygazujemy jeszcze porządnie. Tak do odcinki pierdolnionej. Ile było? 6000. Jak sytuacja? Nie, jest niebieski, także silniczek Fiata jak najbardziej sprawny. Więc jeżeli chcecie przetestować, to polecam. Jeżeli macie wątpliwości, czy coś jest nie tak z głowicą albo uszczelką, w naszym przypadku wszystko jest ok. Tak wyglądał test uszczelki pod głowicą. Jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie kanał Bezawaryjnie i do następnego odcinka. Pozdro!